Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłos, gdzie spotykamy się, żeby sobie pogawędzić całkiem nieprofesjonalnie i niezobowiązująco o książkach i różnych ważnych sprawach. Proszę Państwa, ja będę uporczywie i często powracał do naszej przyszłej konferencji, która odbędzie się 28 marca w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w hotelu Król Kazimierz, dlatego że wybrałem ten obiekt ze względu na bardzo dobre warunki, jakie tam są. Mam na myśli warunki takie fizyczne, to znaczy dużą salę, dobrą kuchnię, lokalizację, która ułatwi wielu osobom przybycie i w sumie tanie zakwaterowanie się, bo nie trzeba spać w tym hotelu. Mamy zarezerwowanych 50 pokoi, ale można spać gdziekolwiek, jest dużo tanich noclegów dookoła, więc będę o tym mówił, ponieważ zależy mi na tym, żeby było jak najwięcej ludzi na tej konferencji, proszę Państwa, bo musimy odwrócić tę tendencję spadkową, którą mamy, która jest niewielka, ale jednak jest. Dlatego ja będę przypominał o konferencji znacznie częściej, niż to robiłem do tej pory, ponieważ od lata tego roku rozmawiałem z profesorem Andrzejem Nowakiem o udziale jego w tej konferencji. Profesor Nowak się zgodził. Powiedział, żebym go tylko poinformował odpowiednio wcześniej, więc ja 5 miesięcy wcześniej profesora Andrzeja Nowaka o tej konferencji poinformowałem. Musimy załatwić jakiś transport profesorowi. Nie wiem, czy on będzie jechał z Krakowa, czy z Warszawy, ale to nieważne, bo i tu są życzliwi ludzie, którzy na pewno go podwiozą. Jeszcze profesor Andrzej Nowak nie zdradził nam, jaki będzie tytuł wykładu, ale mamy tutaj jego książki. Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921. Geopolityka Ody i Narody. O historii nie dla idiotów. Ja postawiłem profesorowi Andrzejowi Nowakowi jeden tylko warunek, żeby było ciekawie. Zawsze stawiam ten warunek. Ja rozumiem, że jak ktoś jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, to on potrafi to opowiedzieć w taki sposób, żeby wszystkich zainteresować. Historycy tutaj są chyba, znaczy może nie są najlepsi, bo mieliśmy profesora Święcickiego, który naprawdę jest mistrzem świata. Jeszcze na pewno kiedyś go zaprosimy. Ale historycy sobie dobrze radzą w tej dyscyplinie i kiedy przychodzi mi zainteresować ludzi swoją specjalizacją, to raczej im się udaje. Myślę, że w tym razem będzie tak samo. Także naszym kolejnym gościem już zapisanym będzie profesor Andrzej Nowak. Ja tylko powiem jeszcze, że profesor Krzysztof Ostaszewski, który wygłaszał w Kliczkowie wykład o spiskowej teorii ubezpieczeń, przyleci sobie, bo akurat będzie w Lublinie, zaleci do Kazimierza i będzie na widowni. Jak ktoś będzie chciał porozmawiać z profesorem Krzysztofem Ostaszewskim, aktuariuszem ubezpieczeniowym, o ubezpieczeniach, literaturze, biznesie, polityce, on jest bardzo otwarty i chętnie z każdym pogada. Więc zapraszam. W zasadzie zostało jedno miejsce. Ja bym chciał na tym miejscu widzieć taką moją znajomą z dawnych lat, ale ona z powodu różnych takich osobistych perturbacji nie wie jeszcze, czy przyjedzie. Dopiero się da nam odpowiedź w grudniu i wtedy będziemy wiedzieli, czy będzie. A jeżeli jej nie będzie, to będzie Wacek Grzybowski, czyli magazynier, który przetłumaczył relacje Peytona z podróży po Polsce, nam o tym opowie. A jeżeli Wacka nie będzie teraz, to Wacek wystąpi w Sulejowie i wszystko będzie, jak to mówią, gites. Nic nam nie ucieknie. Takie to plany, proszę Państwa. Brakuje nam jeszcze właśnie jednego wykładowcy, ostatecznie uściślonego, a nie zdradzę, kto to jest ta koleżanka, o której mówię, żeby zapewnić jej też jakąś dyskrecję. Dopiero jak się zdecyduje albo nie zdecyduje, zaprosimy ją kiedy indziej, może jak będzie w lepszej formie. Brakuje nam jednego wykładowcy i brakuje nam dwóch tytułów wykładów, czyli Leszek Żebrowski jeszcze nie zadeklarował, o czym będzie mówił, ale ja rozumiem, że Leszek coś ciekawego i fajnego wymyśli. To nie ma dwóch zdań. No i jeszcze profesor Andrzej Nowak nie zdecydował się, o czym będzie mówić, ale to jeszcze mamy dużo czasu i na pewno też coś ciekawego wymyśli. Także proszę Państwa, przypominam i będę o tym przypominał uporczywie i ciągle, słowem żywem, tak jak teraz albo na piśmie. 28 marca, hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny nad Wisłą, to jest w starym spichlerzu przy samej rzece.
bliziutko 5 minut do 5 minut, 3 minuty do miasta, do miasteczka. Wszędzie dookoła są domki z pokojami do wynajęcia. Jak nie w Kazimierzu, to w Bochotnicy albo w Parchatce. Jak ktoś chce spać w Puławach, to może spać w Puławach. Nie ma najmniejszego problemu. I zachęcam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w tej konferencji. Dojazd jest łatwy, wszystko jest tak urządzone, żeby było dla Państwa jak najwygodniej. Ja mam tylko kłopot, dlatego że warunki, które hotel postawił, są niestety bardzo ciężkie. Dotyczą one zaliczek. Ja nie będę tutaj mówił, jakie to są kwoty i ile tego jest w procentowych wymiarach. No ale między innymi dlatego będę często przypominał o tej konferencji, bo zamierzam jednak coś na tym zyskać, a nie trząść się i denerwować do końca, czy akurat będzie obsada, czy nie będzie obsady, jak to wszystko wypadnie. Także szczerze Państwa zachęcam, mam nadzieję, że frekwencja dopisze. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.